Niektórzy z filozofów twierdzą, że człowiek z natury jest dobry i podobnego zdania zdają się być twórcy gier. Mimo że w grach coraz częściej widzimy różne alternatywne ścieżki, to zazwyczaj ścieżka dobrego bohatera jest domyślnie uznawana za tą właściwą. Złe zakończenie, jeśli nie jest od góry narzucone przez twórców, zazwyczaj zarezerwowane jest dla tych, którzy w dość karykaturalny sposób robili wszystko, żeby zniechęcić do siebie bohaterów świata gry lub po prostu nieudolnie podchodzili do wyzwań, jakie gra nam stawiała, w wyniku czego zakończenie tego złego jest mało satysfakcjonujące. Na nasze szczęście zdarzają się też twórcy, którzy dobrze wiedzą, że nie kierowanie się moralnym kompasem w grze może dać sporo frajdy, oraz tacy, którzy nie boją się nas zaskoczyć bardziej nieprzewidywalnym i dołującym zakończeniem, które w ostatecznym rachunku wypada bardzo dobrze. Uwaga na spoilery, oto kilka zakończeń, które były złe i w tym zaskakująco dobre. Gry rozgrywające się w istniejących już filmowych lub komiksowych uniwersach zmagają się często z problemem tak zwanego kanonu, który oznacza niepodważalny zbiór reguł i faktów, którymi rządzi się chronologia danego świata. I tak, możemy brać udział w wydarzeniach wypełniających luki oryginału, ale nigdy nie wywrócimy świata do góry nogami, bo na straży porządku czuwa, tak, zgadliście, kanon. Dlatego też slasher Star Wars Force Unleashed był dla mnie tak wielkim zaskoczeniem. W grze wcielamy się w tak zwanego Starkillera, tajemniczego ucznia Dartha Vadera, który ma mu pomóc obalić Imperatora w wydarzeniach przed startem starej trylogii. Kiedy przygody Gwiazdobójcy zbliżały się do finału, każdy fan rozszerzonego uniwersum wiedział, co go czeka. Bohater musi zejść ze sceny, by zachować stan świata, który znamy z filmów. No, nie do końca. Po powaleniu Mrocznego Mentora w ostatniej walce mogliśmy go dobić lub ruszyć z mieczem na samego Darth Sidiousa. Okazanie litości Vaderowi i samobójczy atak na Imperatora twórcy domyślnie uznawali za dobre zakończenie, które kończyło się naszą śmiercią. Jeśli jednak trzymaliśmy się ciemnej strony mocy, mogliśmy nie tylko ujść z życiem, ale i zobaczyć ciekawą, alternatywną wersję wydarzeń. Po ubiciu Vadera ruszaliśmy na Imperatora, co kończyło się porażką. Tym razem jednak kończyliśmy na stole operacyjnym, by po kilku modyfikacjach stać się nowym uczniem Mrocznego Lorda. Zła ścieżka głównego bohatera kontynuowana jest w DLC, gdzie polejemy na bohaterów starej trylogii, zabijając po drodze Boba Fetta, Obi-Wana i ostatecznie przyciągając Luka na ciemną stronę po pozbawieniu go ręki. No, ktoś musiał. I to wszystko dlatego, że nie chcieliśmy zginąć jak jakiś w gorącej wodzie kąpany frajer. Jak widać, zło popłaca i podobnej lekcji uczył Blood Omen Legacy of Kain, gdzie domyślnie to złe zakończenie, które przy okazji jest kanoniczne, pozwala nam ujść z życiem. We are gods. Dark gods. Spider-Man Web of Shadows nie był na szczęście związany z komiksowym ani filmowym kanonem, dzięki czemu nieistniejący już Shaba Games mógł troszkę zaszaleć z formułą. Choć gra zebrała mieszane opinie, sporo fanów chwaliło fanserwis, otwarty świat i namiastki systemu moralności. W grze mogliśmy przewidzieć czarny symbiotowy strój i podejmować mniej bohaterskie decyzje, co przekładało się na to, jak reagują na nas inni bohaterowie i to, jaki finał zobaczymy. W zależności od tego, jak dobrym lub złym Spider-Manem byliśmy, trafialiśmy na jedno z czterech możliwych zakończeń. Najwięcej frajdy dawało jednak to najbardziej złe, gdzie jako czarny Spider-Man u boku opętanej przez ciemność Black Cat przejmowaliśmy kontrolę nad opanowanym przez symbioty Nowym Jorkiem. Była to zdecydowanie bardzo miła odmiana po dziesiątkach historii z pająkiem, gdzie szlachetny Parker klepie biedę i poświęca się dla lepszego dobra. Podobnie satysfakcjonujące zakończenie złego, czytaj z armią pod sobą i fajną dominą pod pachą, czekało nas w Kotorze, jeśli jako Darth Revan trzymaliśmy się ciemnej strony, pod koniec zostając najsilniejszym graczem w galaktyce. All hail, Lord Revan. The Sith bow before you. You have reclaimed your rightful throne. Mimo że w Dark Souls stopniowo nabieramy pewności siebie, pokonując kolejne przerażające maszkary, domyślny finał jasno daje nam do zrozumienia, że jesteśmy tylko małym trybikiem w tym świecie i tak naprawdę nasze poświęcenie na dłuższą metę nic nie znaczy. Zbliżając się do końca pieca pierwszego płomienia, powoli szykujemy się na ostateczną walkę z Gwynem, władcą popiołów. Naszym celem jest podtrzymanie gasnących płomieni i uchronienie świata przed nadejściem ery ciemności, czyli de facto to samo, co próbował zrobić sam Gwyn. Ostateczny pojedynek w grze From Software to nie epickie starcie, a raczej dołująca walka PvP, po wygraniu której możemy zająć miejsce Gwyna i jeszcze chwilę smażyć się w spopielonej lokacji. Słowem, nie warto było. Chyba że wybierzemy to, co twórcy domyślnie uznają za złe zakończenie i spróbujemy ujść z tego wszystkiego cało. Choć grana o tym nie mówi, możemy zawrócić po walce i wcale nie musimy rozpalać odblokowywanego po walce z Gwynem ogniska. Odbywając krótki spacerek do początku lokacji tuż po walce, odpalimy filmik, który zapowiada nadejście ery ciemności, tym samym czyniąc nas Mrocznym Lordem. No jakby na to nie patrzeć, to rozpoczęliśmy apokalipsę, ale z drugiej strony, patrząc po tym, jak nas potraktowano w Lordran, trudno życzyć tej krainie lepszego losu.
jednym z plusów zmierzania ku złemu zakończeniu może być też większy poziom trudności dla tych, którzy chcą wyciągnąć z gry jeszcze więcej lub są zwyczajnymi masochistami. W Castlevania Dawn of Sorrow z DS-a mogliśmy po spełnieniu pewnych kryteriów pozwolić głównemu bohaterowi, Somie, zaakceptować rolę Drakuli i odblokować jedno z dwóch złych zakończeń. Jeśli tak się stało, odblokowywaliśmy Julius Mode, w którym jako wspomniany Juliusz z niefortunnego rodu Belmontów ruszaliśmy do walki z Panem Ciemności. W tym przypadku bohaterem, którym właśnie ukończyliśmy grę po raz pierwszy. W dodatkowym trybie nie dość, że nie mogliśmy korzystać z nowych broni, to jeszcze traciliśmy dostęp do sklepu, co czyniło rozgrywkę niesamowicie trudną. Jednym z najlepszych sposobów na zrealizowanie tego złego zakończenia jest podniesienie poprzeczki i danie fanom trudniejszych gier wyzwania, wyzwania, które bezpośrednio wynika z kontekstu gry i tego, co robimy. Świetnie wypada to też w Jedi Academy, gdzie jeśli pod koniec wybraliśmy ciemną stronę, czekała nas chyba najtrudniejsza misja w całym cyklu Jedi Knight, gdzie musieliśmy walczyć zarówno z rycerzami zakonu, jak i siłami Tavion. W wyniku czego zakończenie dawało jeszcze więcej frajdy na płaszczyźnie rozgrywki. Złe zakończenie nie musi zawsze oznaczać tego, że byliśmy zwrodnialcem i zabiliśmy każdego na swojej ścieżce. Może też być gorzkim zwycięstwem, okupionym śmiercią towarzysza lub utratą kogoś bliskiego. I nawet takie smutne zakończenie, nazwijmy to, może świetnie pasować do świata przedstawionego i być bardziej spójne z grą niż jakiekolwiek inne. W zależności od tego, co robiliśmy przed starciem z Dzikim Gonem w trzecim Wiedźminie, Ciri może a. zostać Wiedźminką, b. cesarzową Nilfgaardu lub c. zginąć. To oczywiste, które z tych zakończeń jest najlepsze, a biorąc pod uwagę, ile czasu spędziliśmy troszcząc się o los jaskółki, chyba tylko najwięksi sadyści cieszyli się z jej zgonu. Problem w tym, że idealny happy end wcale nie pasuje do wiedźmińskiego świata. Świata, w którym przed przeznaczeniem nie ma ucieczki. Warto też wspomnieć, że sama saga, mimo zwycięstwa tych, nazwijmy to, dobrych, kończyła się śmiercią białego wilka. Ostatnie z wymienionych zakończeń jest dość dołujące, to fakt, ale to właśnie ten zły finał zdaje się najlepiej pasować do skąpanego w odcieniach szarości świata spod pióra Sapkowskiego. Nie wiem jak wy, ale ja od wiedźmińskiego świata nie oczekuję idylicznego high fantasy i zakończenia w stylu Żyli długo i szczęśliwie, bo psuje ono ten mroczny i czasem nawet przygnębiający klimat, który zawsze świetnie tworzyły gry. Świetnym przykładem z jego finału, który komplementuje produkcję, jest też Castlevania Lords of Shadow, gdzie skazana na porażkę krucjata Gabriela kończy się przemianą bohatera w Drakule. Mniej niż idealny finał wcale nie musi być zły, a w niektórych przypadkach jest nawet jak najbardziej na miejscu, jak na przykład w The Last of Us. Tam, mimo że zakończenie pozostawiało uczucie goryczy w naszych ustach, to świetnie podsumowywało naszą podróż po tym postapokaliptycznym, ambiwalentnie moralnym świecie. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Złoczyńca, który odnosi ostatecznie sukces, wcale nie musi być przerysowanym klaunem, a bardziej niespodziewany i przygnębiający finał nie musi być ckliwą, zużytą kliszą. Mimo że coraz częściej twórcy nie boją się nas zaskoczyć i coraz częściej eksperymentują z alternatywną, złą ścieżką, to bardzo mało z nich dobrze wykorzystuje to złe zakończenie. Jeśli tak jak ja woleliście bardziej grać złym niż dobrym lub podawały wam się zakończenia, które u innych powodowały po prostu lawiny płaczu, dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę i trzymajcie się ciepło, moi mili. Na razie.